Hej, z tej strony Kelesz. Niedawno mi tutaj nie było, ale są nowe skrzynki, więc czas powrócić, czas otworzyć kilka nowych skrzynek, a dokładnie 14 wakacyjnych skrzynek. Bez już zbędnego gadania przejdźmy do otwierania. Pierwsza skrzynka. No cóż, co ona przyniesie? Ogólnie widziałem kilka tych przedmiotów, są one różnej jakości i ten wygląda nawet ciekawie. Kask kierowcy wyścigowego do inżyniera. Ma cztery style. Streamlined, z goglami i z grafikami na kasku. Realigned, bez gogli i z grafikami. Outline, z goglami i bez grafiki. Oraz helmet, po prostu zwykły kask. Ogólnie dobrze wyglądający przedmiot. Oby poziom tej skrzynki się utrzymał, chociaż wiem, że tak nie będzie. Tak, są przedmioty lepsze, są przedmioty gorsze. Moim zdaniem jest naprawdę kilka dobrych przedmiotów niebieskich, gorzej z wyższymi. Najgorsze ze skrzynkami zazwyczaj. Zobaczmy, co będzie w tej skrzynce, co spadło. No, to jest jeden z tych takich przedmiotów gorszych, moim zdaniem. Commonwealth Commando. To beret ze słuchawkami dla skauta. Jest to jeden z tych przedmiotów, który nigdy nie ubiorę. Po prostu nie mój typ przedmiotu. Zresztą Scout ma lepsze alternatywy, jak na przykład El Jefe. Ale co, kto lubi? Tak, długo mnie nie było, były różne tego powody. Mamy dwa przedmioty, więc jest tutaj koszula, ale jest szansa. Znaczy szansa na Mujuala jakiegoś. Na przykład? Nie. Bilet Manko, to jest też bardzo dobrze. Desk Engineer. Koszula do inżyniera z krawatem lub muszką, zależnie od stylu. Koszula może być też w kratę lub bez. Mamy dość dużo kombinacji, dość dużo styli. Biznes casual, zwykła koszula i krawat. Desk jockey, koszula w kratę i krawat. Interviewee, koszula w kratę i muszka. I first day, zwykła koszula i muszka. Naprawdę duży wybór. Były różne powody, ale wracamy z filmami, będzie chociaż trochę filmowa, przynajmniej tak planuję. Na pewno będzie do otwierania i... To jest okropny przedmiot dla meda. Aha. Watchman's wetsuit. Jeden z tych potworków, które... Znaczy nie chciałbym nigdy widzieć w grze. Gumowe rękawice do koszuli, bez rękawków, naprawdę. To mnie kompletnie odrzuca. Zresztą przedmiot sam nie jest piękny. Ma trzy style. Whistleblower to koszula ratownika z gwizdkiem. Rescuer, koszula ratownika bez gwizdka. I Swimmer to po prostu strój pływacki. Jak na razie znajdujemy się gdzieś na dole, wszystkie nasze przedmioty są otwierane są jak zazwyczaj i to jest... Liczyłem na to, że to jest coś lepszego. Nie wiem, czy się tak podjarałem tym przedmiotem. Czapka all-klasowa, która tak naprawdę jest 9 czapkami w jednej. Czapka mocno nawiązuje do fikcyjnych marek związanych z grą, których dekale widzimy czasem na przedmiotach czy mapach. Od ulubionych kurczaków skauta. Po brand alkoholi znanych z butelek Demomana. Ulubione burgery Heavy'ego. Czy też po prostu Uber Charge. Każda klasa ma coś dla siebie, więc warto sprawdzić samemu. A sam przedmiot, choć jest zwykłą czapką z daszkiem, może stanowić ciekawą alternatywę dla wysłużonego Elisa. Czy czapki Manko. No i... Pathfinder, nie przekonuje mnie kompletnie, nie miałem nawet pomysłu, co mogę wam powiedzieć. Po prostu, no, krótka koszula dla solda. Pathfinder, koszula z kamizelką dla żołnierza. Ma dwa style. Pierwszy styl to koszula z kwiaty z kamizelką. Drugi styl to jednokolorowa koszula z kamizelką w camo. Ogólnie z tym przedmiotem coś jest nie tak. Dla mnie po prostu wygląda okropnie. To, co kuje mi w oczy, znajduje się w okolicach ramion i pach. Model wygląda krzywo. Dodatkowo wygląda, jakby ktoś go źle pokolorował czy coś. Straszne mam skojarzenia z grami z jakichś okolic 2003 roku albo żołnierzykami z Hinola. Tak na razie jest kiepsko, jest średnio, ale może być coraz lepiej. To nie jest jeden z tych przedmiotów. To po prostu kolejna koszula. Brute's Braces. Koszula z szelkami dla grubego. Bardzo fajna koszula. Jest alternatywą dla koszuli komucha. Jednak duży minus w stosunku do poprzednika to brak stylów, ale nadal wygląda naprawdę dobrze i myślę, że nawet bym ją ubrał na jakiś set. Tu jest cały czas otwierany sukcesywnie, jak widzimy mamy coraz więcej przedmiotów otwartych. Trzy przedmioty z dołu jeszcze zostały, a nam zostało 7 skrzynek. Dlatego otwórzmy kolejną. Jesteśmy w połowie, jak na razie średnio, ale jest coraz lepiej, a to jest jeden z tych gorszych przedmiotów. Do snajpera. Aimframe. Chyba przedmiot, o którym do powiedzenia jest najmniej. Hełm z celownikiem optycznym dla snajpera. Ogólnie wygląda dobrze, może nawet lekko ciekawie, ale raczej aima nie poprawi. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jest coraz lepiej. Ale dwa przedmioty, w końcu dwa przedmioty znowu i to jest znowu kolejny z tych takich przedmiotów, które są po prostu fatalne. I co tu się znajduje? No, nie jest dobrze. Invisible Flame. Wojskowa koszula do pyry. Spełniły się marzenia niektórych graczy. Ta koszula ma dwa style, z kamuflażem i bez. Osobiście jakoś nigdy nie miałem potrzeby takiego przedmiotu i po zobaczeniu go nadal nie mam. Nie jest dobrze, zostało 5 skrzynek, a jak na razie nie zapowiada się to najlepiej. Na razie praktycznie sam dół, jeszcze został tylko jeden przedmiot zdolny. Słabszyk. Żadnych stylów. I to jest NF Doom. To jest ostatni z dolnych przedmiotów. To jest jeden z najlepszych przedmiotów, jeżeli chodzi o niebieskie.
Vaudeville Vaison. Chyba najciekawszy przedmiot w tej skrzynce. Ten hełm nawiązuje do jednego z najważniejszych raperów w historii muzyki. MF Duma. Był to muzyk, który miał naprawdę ogromny wpływ na rap. Wielu znanych raperów przyznawało się do inspiracji im. Nazwa przedmiotu Vaudeville Vaison pochodzi od jego płyty Vaudeville Villain z 2003 roku. Często nazywano jego z najlepszych płyt. Obok Food czy Mad Villainy. Maska hełmu jest wzorowana na jego masce, czy jego motywie rozpoznawczym. To jeden z tych przedmiotów z niesamowitą historią i z bardzo dużym znaczeniem dla niektórych graczy. Jak mówię, mamy komplet niebieskich przedmiotów. Może w końcu czas na coś lepszego. Cztery skrzynki. Żeby to otwieranie nie było kompletnie zawalone. Nie. To na razie jest fatalnie. Kolejna skrzynka. Dwa przedmioty. Minimum. Wręczu. A dużo! O kurwa! Jebana mać! Zajebiście! To jest kurwa niesamowite! Nie wiem jak wygląda efekt Cuban Smoke, ale to jest kurwa najlepszy niebieski przedmiot w Visualu. Ciężko mi nadal uwierzyć. Wpiszcie sobie po prostu This is MF Doom, Team Fortress 2. Samego rapera nie musicie kojarzyć z muzyki, może kojarzy właśnie z tego memu This is MF Doom. Czapka ma naprawdę fajny efekt. Naprawdę fajna czapka. No po prostu zajebiście, no... Ciężko mi naprawdę nadal w to uwierzyć, chociaż emocje już trochę opadły. Była to jedna z niewielu czapek, które naprawdę chciałem w Visualu. To otwieranie uznaję za udane. Ja pierdolę, no będę teraz przeżywał przy otwieraniu kolejnej skrzynki, ale no ciężko w to uwierzyć i mam po prostu koszulę. Ty sobie bądź tą koszulą. Ja już mam to gdzieś, ale to co nam się tutaj teraz otworzyło? Ostatnia skrzynka, nieważne co, jest już zajebiście. No Strange'y nie było, bądź Strange'em. Nie. Jest na pewno udany unboxing. Unusual do przedmiotu bardzo, którego chciałem. To jest... Może nie gram demomanem, ale to jest naprawdę niesamowity przedmiot, to jest naprawdę niesamowity unusual. Sami widzieliście efekt. Dużo koszul i różnych koszulek. Kilka czapek, no raczej przeciętnych, bo tak jak mówię, same niebieskie. No i kilka dodatkowych przedmiotów, w tym jeden bilet manko, co nie jest źle. No to co? To byłem ja, Kelecz, to był unboxing. Unboxing skrzynek. I co, powróciliśmy raczej w dobrym stylu. Żegnam się z wami. Hejka!